Dzień dobry. Ja teraz opowiem o tym tutaj większym sprzęcie. Czym dla pacjenta jest reedukacja chodu? Reedukacja chodu to proces terapeutyczny mający na celu poprawę sposobu chodzenia pacjenta, który z różnych przyczyn stracił prawidłową zdolność poruszania się. Dla pacjenta reedukacja chodu oznacza poprawę jakości życia, zmniejszenie ryzyka upadków, zwiększenie mobilności i samodzielności, wzmacnianie mięśni oraz ogólną poprawę równowagi i postawy, co może przyczynić się też do zmniejszenia dolegliwości bólowych pacjenta. Ponieważ jak źle obciąża stawy, to może powodować ból. Czy egzoszkielet i robogate to samo? Nie do końca, ponieważ są to dwa sprzęty, które mają wspólny cel, reedukację chodu. Natomiast poza oczywistą różnicą w mobilności i rozmiarach, robogate od egzoszkieletu różni też większa tolerancja deficytów pacjenta. Chodzi tutaj głównie o większe możliwości dostosowania do przykurczów, które pacjent ma w kończynach dolnych. Możemy wyłączyć zakresy ruchu, z którymi pacjent ma problem w danym momencie, na danym etapie terapii. Ma również większy limit wagowy, jest dla większych pacjentów i możemy też zaczynać terapię już dużo szybciej, ponieważ egzoszkielet jest dla ludzi większych, gdzieś od 1,50 m. A w robogate możemy zaczynać terapię nawet z dziećmi 4-5-letnimi w zależności od długości uda. Tutaj wystarczy około 20 cm długość uda i już można działać z robogate'em. Teraz dla kogo terapia? To tutaj Bartek myślę, że powiedział już wszystko, bo tutaj jest bardzo, bardzo podobnie. Myślę, że mamy takich samych pacjentów na jednym i na drugim sprzęcie. Przeciwwskazania. Tutaj również jak w egzoszkielecie, z tym, że tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj możemy troszkę więcej pozwolić sobie, jeśli chodzi o przykurcze pacjenta. Kwalifikacja do terapii. Kwalifikacja to standardowo wywiad, jak przed każdym, tak naprawdę przed każdą rehabilitacją. Musimy się dowiedzieć czegoś o pacjencie. Wypełniamy kartę badania, przeprowadzamy testy. Później robimy pomiary. Zanim wejdziemy do robogate'a, musimy znać długości kończyn dolnych pacjenta oraz obwody. Następuje później próba praktyczna, czyli wpinamy, próbujemy, zaczynamy chodzić, sprawdzamy, czy nic się nie dzieje, czy pacjentowi jest wygodnie w sprzęcie, jak nie, to poprawiamy. Następnie po prostu przeprowadzamy dalsze terapie i monitorujemy ich przebieg. Możliwe formy pracy w robogate'ie. Pionizacja. No, możemy wykorzystać robogate'a jako pionizator po prostu, czyli nie używamy tych ortez, nie wpinamy pacjenta w ortezy, tylko używamy samego tego podwieszenia w kamizelce. No to taka bardzo droga forma pionizacji, jeden z dwóch najdroższych pionizatorów, jakie znam. Następną formą jest pełna pomoc robota podczas terapii, czyli ustawiamy po prostu zakresy i pozwalamy działać robotowi, wykonywać całą pracę za pacjenta, czyli chodzi jakby sam robot. Następnie dostosowanie mocy silników do możliwości pacjenta. I tutaj mamy opcję albo ustawiamy, zmniejszamy w danym stopniu pomoc robota, albo pozwalamy, żeby robot sam dopasował siłę, z jaką pomaga pacjentowi, do tego, co zbierze sam ze swoich czujników i dostosowuje to automatycznie. Różna praca kończyn w zależności od obranego celu. Możemy też ustawić na przykład na jedną kończynę pomoc robota w pełni lub wyłączyć ją całkowicie. To się sprawdza na przykład przy udarach, przy jakichś takich połowiczych porażeniach, gdzie jedna strona jest sprawna, druga nie.
Parametry możliwe do zmiany podczas terapii w robotnicy. No to może tutaj pokażę, tu mamy monitor właśnie. Tak wygląda podczas pracy monitor RoboGate'a. I tutaj mamy z podstawowych takich możliwości zmian prędkość. Możemy ustawić też odciążenie, z jakim będzie pracował RoboGate. Czyli nie będzie w pełni obciążał pacjenta. Mamy też czułość, to znaczy tyle, że jeśli zaczynamy terapię z pacjentem, którego jeszcze dobrze nie znamy, jeszcze nie wiemy, jak reaguje na terapię, możemy ustawić bardzo dużą czułość i robot będzie się bardzo szybko wyłączał, jeśli wyłapie spastykę jakąkolwiek najmniejszą. To jest też dla pacjentów, którzy mają jakieś lęki związane z terapią w robocie. Następnie możemy tą czułość nieco zwiększyć, żeby nie zatrzymywał się od razu po każdym jakimś drobnym szarpnięciu. To oczywiście też jest bezpieczny sprzęt, on nie pozwoli na jakieś rozciągnięcie za bardzo tego pacjenta. RoboGate, czyli całe to urządzenie, które jest widoczne przed Państwem. RoboGate w rehabilitacji neurologicznej. Dzień dobry. Ja teraz opowiem o tym tutaj większym sprzęcie. Czym dla pacjenta jest RoboGate, czyli całe to urządzenie, które jest widoczne przed Państwem. RoboGate w rehabilitacji neurologicznej. Dzień dobry. Ja teraz opowiem o tym tutaj większym sprzęcie. Czym dla pacjenta jest reedukacja chodu? Reedukacja chodu to proces terapeutyczny mający na celu poprawę sposobu chodzenia pacjenta, który z różnych przyczyn stracił prawidłową zdolność poruszania się. Dla pacjenta reedukacja chodu oznacza poprawę jakości życia, zmniejszenie ryzyka upadków, zwiększenie mobilności i samodzielności, wzmacnianie mięśni oraz ogólną poprawę równowagi i postawy, co może przyczynić się też do zmniejszenia dolegliwości bólowych pacjenta. Ponieważ jak źle obciąża stawy, to może powodować ból. Czy egzoszkielet i RoboGate to samo? Nie do końca, ponieważ są to dwa sprzęty, które mają wspólny cel, reedukację chodu. Natomiast poza oczywistą różnicą w mobilności i rozmiarach, RoboGate od egzoszkieletu różni też większa tolerancja deficytów pacjenta. Chodzi tutaj głównie o większe możliwości dostosowania do przykurczów, które pacjent ma w kończynach dolnych.